Witajcie, kochani. Chciałam Wam przeczytać ostatni już fragment wstępu mojej książki Medycyna Nowej Ziemi. Sąd lekarski, odbierając mi prawo wykonywania zawodu na rok za moje wpisy na Facebooku, ostrzegające przed skutkami niepożądanymi szczepień przeciwko COVID-19, w uzasadnieniu poinformował mnie, że skoro jestem członkiem korporacji, nawiasie, obowiązkowa przynależność lekarzy do izby lekarskiej, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu i płacą za nią obowiązkowe składki, zamknąć nawias, nie mogę pisać i mówić, co myślę. Wyjaśniono mi, że jeśli oddam prawo wykonywania zawodu, nie będę członkiem korporacji, wtedy mogę pisać i mówić, co chcę. Wyrok miał mnie przywrócić do porządku i być przestrogą dla innych niesfornych. W chwili, kiedy oddaję tę książkę do druku, mam prawo wykonywania zawodu lekarza. Nadal mówię i piszę to, co uważam za słuszne, etyczne i prawdziwe. Homeopaci, odkąd pamiętam, byli nękani w sądach izb lekarskich za stosowanie leków homeopatycznych, w nawiasie dostępnych przecież tylko w aptekach dawniej i znanych od 250 lat. Dlaczego homeopatia klasyczna jest tak niewygodna dla systemu? Dociera bowiem do przyczyny choroby, a nie zajmuje się tłumieniem objawów. Dobry homeopata nie widzi więcej pacjenta. I nie musi się już ten pacjent zażywać leków chemicznych do końca życia. Powoduje to ogromne straty finansowe Big Pharmy. Nie oczekujmy, że otrzymamy tę wiedzę i pomoc ze strony skorumpowanego systemu. W obecnej sytuacji lepiej wziąć świadomie swoje zdrowie we własne ręce. I tak wspólnie możemy zmieniać świat. Nadchodzi nowa epoka, w której władzę rozumu, pieniądza, ego zastępuje kierowanie się sercem, intuicją. Ludzie zamiast walczyć, konkurować, będą się wspierać, współpracować. Tak jak na przełomie epok, oświecenie, romantyzm, towarzyszą temu ruchy wyzwoleńcze, powstania, jak Wiosna Ludów. Stare struktury, stara władza będzie bronić się do upadłego. To zrozumiałe. To przecież ich ostateczne być albo nie być. A nowe i tak nadejdzie. Ewolucja przebiega bowiem jako rozwój świadomości, indywidualności, wolności. Rozwój jednostki i całej ludzkości polega na zbliżaniu się do Boga, na powrocie do źródła, czyli do miłości.